Gdyby wybory miałby się odbyć w najbliższą niedzielę, na kogo by pan zagłosował? No na pewno, panie redaktorze, nie na Prawo i Sprawiedliwość, bo już dosyć tych rządów, dosyć łamania w ogóle i konstytucji, i w ogóle mamy w tej chwili złe stosunki z Europą, z krajami zachodnimi. Na pewno byłaby to Platforma albo ewentualnie może Szymon Hołownia. Także no, dosyć już tych rządów. Tak. Jeszcze zapytam pana, jak ocenia pan powrót Donalda Tuska do polskiej polityki? No, bardzo dobrze. Uważam, że wniósł w naszą politykę dużo dobrego. Dał jakąś świeżość i myślę, że poprowadzi Polskę do obalenia tych rządów, bo to naprawdę już musi się skończyć, bo my nie możemy być sami. My musimy być otoczeni krajami, które nas obronią. Jeśli wyjdziemy z Unii Europejskiej, to będzie z nami źle, a ja przypominam słowa Jana Nowaka Jeziorańskiego, który mówi, że my nie możemy być sami, bo my mamy na zachodzie i na wschodzie, a głównie na wschodzie mamy wrogów. Także nie możemy wyjść z Unii i musimy głosować na pewno nie na Prawo i Sprawiedliwość.